Cześć, jestem Marcin i do was kolejny odcinku na moim kanale, to jest kolejny odcinek z Evil Nun. Jesteśmy w Evil Nun 1. Nie w dwójce, nie w żadnej nowej części, jesteśmy w jedynce oryginalnej, ponieważ jakiś czas temu, trochę dłuższy czas temu, wyszła aktualizacja za tym, że nie miałem kiedy nagrać, nagrywam teraz. No, zobaczymy. Chciałbym was poinformować, że już nagrywam to niestety i już wiem, ale kurna, oczywiście musiało mi się spaprać filmik, więc ciul, gramy na łatwym, chociaż na normal, nie, dobra, nie chcę. Teoretycznie mógłbym na normal, bo tu już przechodziłem. Ale nie chcę się tutaj... nie chcę się tutaj, jak to się nazywa... trudzić. O! Nie chcę się trudzić. Nie chcę mieć żadnych problemów, więc speedrunujemy to. Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście RNG i tak, takie tam... Okej, okay, jestem Marcin i mam zamiar być dobry. Nie, mam zamiar spierdolić z tej szkoły. No dobra, plan jest taki. Przewracamy to. Robimy tak. Tutaj jest przejście. No, sprawdzamy, gdzie ona idzie. Pierwsze to musimy sprawdzić górę. Jest. Zatem speedrunujemy to jak... O Jezus. Żeby nas tylko nie... dorwała, ale... Dobra, będziemy uważać. Na obrazy. Tu mamy łom. My się tu jeszcze wrócimy. Dobrze, zrobimy. Zrobimy tak. Przejście. Ona tutaj przyjdzie. Będziemy musieli. O, idzie tu. Ona zajmie się tym obrazem, mam nadzieję. Więc możemy iść już tutaj. I w ogóle znalazłem fajny sposób na spagowanie jej. Okej, na razie nie słyszy. Słyszy, nie widzi. Musimy iść po łom. Tu mamy monety. Nie wiem po co, ale zbiorę. Dobra, musimy ją znaleźć. Ona jest na górze. O, jest tutaj. Dobrze, na szczęście nie jest aż taka szybka. Dlatego przewracamy sobie to. To. O kurna, ona tutaj przyjdzie. Dobra.
Czego nie chcesz się rzucić? Dobra. Ona tu przyjdzie do góry. Bierzemy łom. Szybka akcja. Rzucamy obraz. Kurwa. Ściana. Przestań. Zrzucamy obraz. Ona tu idzie. Dobra, idziemy tam to otworzyć. Tego nie warto otwierać. Tu jest święty Graal, ale czy musimy... Czy warto go brać? Chyba nie musimy go brać. Święty Graal nam jest chyba niepotrzebny. Chyba to zakończenie możemy zrobić bez kanonicznego zakończenia. Znaczy jest to jak zakończenie, w którym samemu wychodzimy ze szkoły. Tym głównym wejściem. Dobra, on jest tu. I to wygląda tak. Mamy teraz taki pseudokorek mamy. Dobra, ona tu przyjdzie i mamy takie cusie w podłodze, takie. To otwieramy i odkręcamy. No to jest hak taki. Dobra. Ta wiedźma tutaj przyjdzie zaraz. Wiedziałem. O wilku mowa, jak ona jest krzywa. Czy może ją przejechać samochód? Jedzie! Przejedź ją! Kurna, co się stało? Dobra. Evelyn dostała padaczki, jak widzimy. Przejechał ją samochód. Nie wiem, czemu mi do góry to tak zrobiło się, ale niech będzie. Mamy na chwilę spokój od niej. To jest bardzo ważne. Dobra, musimy iść na oko niestety, bo ona mnie otworzyła tych drzwi. Ale to nawet dobrze, bo mamy tutaj aż dwa korki. Mamy tutaj jeden. W sensie, to pierwszy był tam, co widzieliśmy już. To jest drugi. Tu jest trzeci. I czwarty jest trochę dalej, bo tutaj widzimy, że to są w miarę obok siebie. Tutaj musimy wejść. Tu musimy wejść tu i... Ona zamknęła te drzwi. Ach... Dobra, zostałem drzwiami w ryj, dobra. Mam nadzieję, że się nie zespawnuje. Jest to łatwy, więc powinno być spokój na jakiś czas. Dobra. Mamy wszystko, więc możemy to dropnąć. Możemy to dropnąć i możemy iść po... po tą rybę. Ta ryba nam będzie później potrzebna. Tylko nie wiem, czy ona się przypadkiem nie zespawnowała już. Dobra, idziemy na YOLO. Chyba jej jeszcze nie ma. Jest, okej. Okay. Chyba jeszcze nie ma. Dobre jest to, że
Ona się baguje przez to. Dobra. Pozwólmy jej na razie pójść za sobą. Ona pójdzie za nami i... Olaf, nie teraz, proszę cię. Ona tam się zbaguje. Nie, ona mnie widzi. Ona mnie widzi. O kurna, Olaf, czemu teraz? Tego kota powaliło. On biega po całym mieszkaniu i nic z tego nie robi, nie? Nawet to... Nagrywasz se, a ona... Gdzie ona? Olaf. Nie ona. Dobra. Kurna, chodź tu, zagrzybiała kurna stara babo. A, tak? Ty nas tu nie wchodź, kurna. Zrobimy to tak. Dobrze? I ona tam będzie. Ona tam będzie, ja ci mówię. Ja ci mówię! Czy to widać? Tak, to widać. Ona tam... Ona chodzi dookoła tego. Tak, zbugowała się. Dobrze, to był właśnie nasz plan. To był właśnie nasz plan, ponieważ ona teraz jest zbagowana przez tą muzykę. My spuściliśmy wodę przez to, że przez te korki. I możemy się tutaj swobodnie poruszać. Dobra, bierzemy łom. Wchodzimy tutaj. Tutaj mamy... nowe miejsce i powinniśmy być bezpieczni od Evelyn, dopóki nie weźmiemy tej ryby. Ta ryba ich... W sensie, ta ryba ją na tyle... na tyle bakuje, że nawet jak tutaj zrobię hałas, to ona tego nie słyszy. Prawdopodobnie. Z tego, co ja zauważyłem. Jeśli tu zejdzie, to będzie lipa. Ale jak mówię, nie powinna. I tutaj mamy w ogóle krokodyla. Dobra, tu mamy... Co to jest? Otwór, otwór. Przeczytam utwór. No dobra, fajny utwór. Nie no, ona tu nie przejdzie. Ale ja się... Rozglądam się w miarę... Wydawało mi się, że ją słyszę, ale to chyba aligator. Nie no, stresuję się, bo... Okej, koło zębate. Wiecie, w razie czego, gdyby bug nie zadziałał, będę przygotowany na jej obecność. Ja szukam w tym momencie, o właśnie tego. Nie no, nie widzę jej, nie widzę jej. Myślę, że ten bug działa. Okej, zatem bierzemy koło zębaty. Żeby otworzyć tą bramę. Naszym jedynym tutaj
Przeciwnikiem jest aligator, który nie wiadomo gdzie jest. Dobra, wychodzę. Wychodzę szybko. Biorę łom i mamy tam taki... Dobra, spokojnie, aligator. Nic się nie dzieje. Tutaj mamy... takie coś. Na razie porobimy wszystko, co możemy porobić. Chociaż nie, potrzebujemy tą rybę, żeby dostać się tam. I żeby dostać się tu, bo tam dowiemy się o kodzie. Trochę lipa. Ale mam pomysł, jak to zrobić. Bo... Chyba, że ta ryba się psuje, ale... Nie, nie powinna. Więc... Nie no, aligator. Odejdź stąd. On se pójdzie tam. On se pójdzie tam, tam będzie takie kółko zrobi. Mam nadzieję, że mnie nie słyszy. Nie, chyba mnie nie słyszy. Nie, dobra, to jest głuchy aligator. Tu nie mamy czym się przejmować. Idziemy tutaj. I tu mamy taki plan na ścianie, że potrzebujemy aligatora, takie coś, otworzyć bramę i zbudować tratwę. Więc... No, potrzebujemy... zebrać. W ogóle ja nie wiedziałam, że tutaj można przejść, nie? A najwidoczniej nie można. Nie, to nie można z tej strony wejść. A szkoda. Tak to byśmy mogli wziąć jeden z tych beczek tam jest. No ale no cóż. No, aligator sobie chodzi. Dobra, co ja tu mogę jeszcze zrobić? Ty, no to w sumie bez tej ryby to ja więcej nie zrobię. Chociaż nie, mogę. Czy tu jest jeszcze jeden? Nie, tu jest jeden. Mogę te beczki zebrać, żeby tego później nie robić. Bo jak ona tutaj mi wejdzie, ona gdyby mi tu wszedła, no to nie mam ucieczki przed nią, chyba że mam otwarte tamto przejście. Wtedy można się z nią tak ganiać. Wtedy mógłbym ją zawołać na tą stronę. Ej, to jest rozkmina. Gdybym ją tu zawołał. Gdybym tam zawołał i ona by była tam w środku. No, to ona by była tam. Gdybym przeskoczył, ona musiałaby przejść naokoło. A ja bym miał czas wbić kod. To ma sens. Dobra, ten aligator pójdzie tak. To my pójdziemy grzecznie za nim. On nie pójdzie tak. Się cofnął. Dobra, ja tu już nie wchodzę, mam to co chciałem. Ty, on za mną idzie. Bez kitu.
Przecież on centralnie szedł w moją stronę. Dobra, mam 3 na 4. Dobrze, mam 3 na 4. Ostatni będzie tam w środku. Ej, no to my... A nie. Na 5. Dlaczego to były 4? Raz, 2, 3, 4. A mam 3 na 5. Gdzie jest ten czwarty? Dobra, ja się rozejrzę, zanim ją odbaguję. Bo z nią tutaj będzie lipa. Tu jest. Tu w środku jest. Nie wiem, czy... Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zobaczyć. Nie dano mi zobaczyć. Ale tu w środku jest ostatni. Prawdopodobnie. Tak jak dobrze myślę. Ech, o Jezus, więc... tu mamy jeszcze to wejście. Jednak... Ona tu chodzi. Dobra. Witaj. Idzie za mną. Ja zabiorę sobie tą rybę i później ją znów chyba... zbaguję, tak myślę. Dobra, ja się tu cofam. Centralnie tutaj do pokoju. To zamykam. Nie ma takiego bicia. Nie no, myślałem, że jej przypadkiem mógłbym ją przecież uśpić. W sensie samochód może ją przejechać po raz kolejny, ale... No nie wiem. Teraz, ano, żeby jeszcze ten ogarnąć. Żeby kot ogarnąć. Zresztą z dwóch stron może przyjść. Woda, kieliszek, skrzydło... Okej. Okay. Woda, kieliszek, skrzydło, chmura. Dobra, idź sobie. Pamiętajcie, woda, kieliszek, skrzydło, chmura. Poszedł sobie. Dobra, skakuję. To od razu otwieram. Dobra, mamy wejście po drugą stronę. Chociaż głupie to było. Chociaż... Dobra, nie. Czy ja słyszę muzykę, jakby mnie goniła? Bez kitu, słyszę muzykę, jakby ona mi goniła. Idzie tutaj. Myślałem, że nie jesteś w stanie tu wejść. Jajks. Nie mogę tego wziąć. Trochę słabo. Troszkę słabo. Ja wiem. Wrócę się do pokoju
jako że ona mi trochę przeszkadza tam na dole, a ja nie lubię, gdy mi ktoś przeszkadza, rozwiążemy to po prostu w inny sposób. Mam tutaj taką magiczną księgę. Co to jest? Nie. Myślę, że to się nada. Trochę niebezpieczne to jest zejście. Pohałasujmy tu. Kurna, przewróć to. O nie! To nie działa tak, jak myślałem, że będzie działać. A, jednak działa. Co to było? Dobra, nie mam pytań. A, dobra, Monty jest tutaj. Nie no, on jest głuchy. Stary... Stary aligator. Dobra, to było... Słońce... Jest koszula. Są węże. Dobra, to było... Woda. Woda to szóstka. Skrzydło, tak? Kielich. To są drzwi. Mamy wszystkie informacje? Nie, mamy tutaj jeszcze skrzynka. Wąż. Gdzie było skrzydło? Wait. Jak to było? A tu jest skrzydło. Tu było woda. Woda, kielich. Skrzydło, chmura. Chmura brakuje. Jakie było chmura? Chmura jest tu. Dobrze. Więc... 6. 6, 8. 7. 6, 8, 7... 1. 6, 8. 6, 8, 7, 1. Zastanawiam się, czy tutaj tego nie zrobić. Dobra, pamiętajcie, 6, 8, 7, 1. Ja się zbagowałem, proszę nie. Dobra, mam nadzieję, że jej tu nie ma. Chyba jej tu nie ma. Ja tak ostrożnie do tego podchodzę. Ona by bardziej tutaj, z tej strony przyszła niż z tamtej. Przecież ona z tej strony nie... Chociaż nie, ona umie kłócać. Dobra. 6... 8... 7-1. Idealnie.
nie, to jest skończone. A dobra, że pięć... A dobra, że piątym to było to, że... Okej, rozumiem. Ej, no to wystarczy teraz tylko... odpalić i uciekliśmy. Dobra, myślałem, że zapomniałem o jednej butli, a okazuje się, że to były tylko cztery. Nie no, bo ciekawiło mnie, bo w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, że pisze 5 na... że 4 na 5 zamiast, wiecie, na 4. Ale dobra, jednak 4 butle, jedna obroża i uciekliśmy za pomocą aligatora. Udało ci się uciec ze szkoły. To jest... Nie powiem, że nie, fajne. Ciekawe nowe zakończenie. Fajnie, że rozwinęli tą grę. Przynajmniej troszkę. Jakby, czy to jest potrzebna aktualizacja? Nie wiem. Nie wiem, może za tą zagadką z tymi obrazami, jak są te historie, że coś tam z wodą, coś tam z drzwiami i tak dalej. Może za tym kryje się jakaś historia, może jakaś fabuła, ale ja się w to nie wgłębiam. Ja tu jestem do gameplayu i powiem, że fajnie, całkiem przyjemnie. Grając na easy, no nie było jakichś większych problemów. Na pewno byłoby ciężej, gdybym jej nie zbugował za pomocą tej ryby. Ale myślę, że to, że odkryłem taki bug, że można tak zrobić i mieć spokój od niej za ten czas, gdy my ogarniamy tam na dole. Myślę, że jest to warte pokazania, więc no nie ma za co. Możecie też wykorzystać ten bug, jeśli was wkurza ta Evil Nun, jeśli wam przeszkadza przy czymś. No, jakby Evil Nun 1 to był fajny powrót do Evil Nun 1. Evil Nun 1 to jest gra, którą dobrze wspominam, która jest fajna, fajnie się w nią gra, o wiele lepiej, podoba mi się bardziej niż Evil Nun 2. Podoba mi się bardziej niż te nowe Ice Cream, które wychodzą. Zobaczymy, może, bo tam jeszcze szóstą część nie grałem, więc może szósta część zmieni trochę moje spostrzeganie tej gry. Jednak no, nie nastawiałbym się. Widziałem, że wychodzi również Mr. Meat 2, a miałem jeszcze pierwszą część ogrywać, więc to będzie nadrabiane kiedyś tam. Wychodzą jeszcze jakieś rip-offy z Evil Nun, jakieś ze Ice Cream, więc no, fajnie by było ograć przynajmniej odcinek, żeby zobaczyć, jak im wyszło i tak dalej. Cóż, Evil Nun 1 pozostaje w moim serduszku jako dobra, fajna gra. Jest ona na poziomie trochę niżej niż Granny, ale jest ona bardzo podobna do Granny. Evil Nun 1, tak powiedzmy, z pierwszej części Evil Nun, przypomina bardziej Granny niż w drugiej części to robi. I to nie tylko przez to, że jakby w pierwszej części wydaje się, że ona też wszystko słyszy. Ona słyszy każdy dźwięk i ona przychodzi. W drugiej części się tak nie wydaje. Wydaje się, że bardziej te kurczaki wszystko słyszą, a nie ona sama. I te kurczaki, jak cię zobaczą, to ją wzywają.
Jest to trochę. I te kurczaki też są denerwujące. One są strasznie denerwujące, że one cię na chwilę przytrzymują. Po co? Po co coś takiego? Jak chcecie robić więcej przeciwników, to zróbcie to jak w Greni. Dajcie więcej przeciwników. Dajcie normalnych przeciwników, które was łapią i zabijają, tak jak Greni jest i jest dziadek. I takie coś jak Slendrina też można by dodać. Ale nie takie coś. Kurna, to chodzi, to słyszy i cię łapie. I później jeszcze woła. Jakby. Ja wiem, że to ma być zwierzątko, nie? To ma być zwierzątko pomocne i tak dalej. Ale to jest denerwujące. Nie mam więcej do powiedzenia. To jest po prostu denerwujące. Tutaj jedna Evilnan. Tutaj jak tak nie. Tak, jak chcę spojrzeć na tą sytuację. Szkoła z Evilnan 1 jest większa, ale mamy jedną Evilnan. A tamte lokacje są mniejsze i mamy nie dość, że Evilnan, to jeszcze mamy tego kurczaka głupiego. To mi się też nie podoba. Więc Evilnan 1, pamiętajcie, jeśli chcecie zagrać jakieś w dobre Evilnan, to tylko jedynka. Moim zdaniem. Jeśli lubicie dwójkę, no to nic mi do tego. Dobrze dla was. Ale moje zdanie raczej nie zmienicie. Może kiedyś wrócę do Evilnan 2. Nagrałem jeden odcinek, w którym nic nie ogarnąłem. Może jak będę bardziej ogarnięty, to wrócę do dwójki. Ale na razie bym się nie nastawiał, żeby to się w najszybszym czasie jakby stało. Co nie? Dobra. Dzięki za oglądanie. Ja się dobrze bawiłem. No, nie było tyle spotkań z Evilnan, bo jak mówiłem, zbagowałem ją. Też był to taki mały speedrun, bo wiedziałem, o co chodzi, wiedziałem, co robić. Mówiłem też, już to nagrywałem. Rozgaduję się bardziej niż za pierwszym razem. No ale dobra, niech będzie. Dobra, zostawcie łapkę w górę, standardowo, bo jest fajna animacja wydana przez YouTube. Subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie i no, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.